przed nami chyba stadion Paris Saint-Germain. Na pewno stadion Paris Saint-Germain. A kolejnym naszym punktem tutaj jest odwiedzenie katedry Notre Dame, którą widzicie tam. Muzeum jest bardzo duże, zobaczcie jak to wygląda. Tutaj. O! Flanki, pieczeń z polędwicy, jak mięcina z soczewicą, hamburger albo cheeseburger. Normalnie i nie ma więcej śmieci niż w każdym innym. Nawet bym powiedział, że mieście. Paryż jest bardzo czysty. Witajcie, kolejny dzień w Paryżu. Właśnie idziemy sobie z kempingu naszą ścieżką, wszyscy w komplecie. Tym razem z samego rana jedziemy na stadion Paris Saint-Germain, który praktycznie znajduje się niedaleko stąd, bo zaraz za parkiem, na piechotkę jest jakąś godzinka drogi. Jeździ tu też autobus i trochę się spieszymy na niego. 241, który zawiezie nas bezpośrednio na ten stadion. W miarę te autobusy tutaj przyjeżdżają punktualnie. Gorzej z tymi autobusami, które jeżdżą tam po centrum, to tam różnie one już przyjeżdżają. Może być różne opóźnienie. Tutaj u góry też jest zazwyczaj taka tablica i podaje następny przystanek, więc można się łatwo zorientować, gdzie wysiąść. My mamy jakieś, nie wiem, 5, może 6 przystanków i zaraz będziemy na miejscu. Zobaczcie, tutaj też sobie ludzie zostawiają na przykład kamperki. Stoją parkingi, busów sporo tu stoi. 241 może nie dojeżdża pod sam stadion, bo tak z 5 minut spacerkiem idziemy teraz od przystanku, no ale już jesteśmy. Przed nami chyba stadion Paris Saint-Germain. Na pewno stadion Paris Saint-Germain. Nie wygląda zbyt okazale z tych, które widziałem. Taka po prostu betonowa konstrukcja. Podobne trochę do Napoli, nie? Bardzo podobne. No. Również jest praktycznie w centrum miasta umiejscowiony. Tutaj normalnie ludzie sobie mieszkają i mają Paris Saint-Germain pod blokiem, można powiedzieć. Stadion liczy sobie około 55 tysięcy miejsc. Samo PSG zostało założone w 1950 którymś tam roku, nie wiem którym dokładnie. Do tego czasu Paris Saint-Germain wygrało jakoś 13 swoich klubowych zawodów, no i tam jeszcze pomniejsze puchary, ale co charakteryzuje PSG, jest to jedyny taki większy klub na arenie międzynarodowej, który nie ma w sobie żadnego mistrzostwa Champions League. Jesteśmy pod głównym wejściem, gdzie można sobie chyba wykupić zwiedzanie. Tak patrzyłem w internecie, to mniej więcej 25 euro kosztuje od osoby zwiedzanie. Powiem wam, że nie jest to duży stadion. Z Oliwierem idziemy zwiedzać. Tak jak wam mówiłem, 25 euro. I chyba z tego, co tutaj pan mówił, to jest to po prostu takie wolne zwiedzanie. Wiecie, wchodzicie, kupujecie bilet i sobie możecie chodzić. Nie ma tu żadnego przewodnika, nic takiego, tylko sobie sami to jakby zwiedzacie. Około godzinki zwiedzania, no zależy kto jakim tempem idzie oczywiście. Znajdujemy się już na stadionie Paris Saint-Germain. Jest tutaj bardzo nowocześnie w porównaniu do na przykład takiego San Siro, które ostatnio miałem okazję zwiedzać. No i co? Lecimy chyba zobaczyć, co tutaj ten stadion kryje w środku. Także nas tutaj widzicie, taśmy odgradzają i musimy wjechać jakby na samą górę, zaczynamy od samej góry. Stadion wygląda naprawdę ładnie, zobaczcie, kilka poziomów, wszystko tak w miarę nowocześnie. No i tutaj sobie chodzicie i zwiedzacie. Za chwilę wejdziemy na chyba najpiękniejszy aspekt moim zdaniem Parc des Princes, czyli sam stadion, który muszę przyznać w środku wygląda naprawdę imponująco. Zobaczymy jak wygląda na zewnątrz, bo zobaczcie pierwsze co to idziecie zobaczyć go z góry, jak on się prezentuje. Tutaj ładne krzesełka, stoliczki, telewizory. Można sobie chyba oglądać mecz też w środku. Wow, zobaczcie to. O, tu każdy widzę swój ekranik ma, to jakieś VIP-owskie miejsca. Widzicie, murawa tutaj naprawdę jest super. Fajnie, że jest ta murawa, bo ostatnio mieliśmy takiego pecha, że tych muraw zazwyczaj nie było, bo jakieś koncerty albo inne rzeczy się odbywały na tych stadionach. A tutaj naprawdę fajnie to widać i zobaczcie jak blisko są w ogóle trybuny od tej murawy. Naprawdę, ten stadion jest taki mały, fajny, przytulny. Fajny klimacik tu musi być. Jedyna rzecz jeszcze jaka by się przydała to meczyk, nie? Tutaj, żeby przyjść na jakąś Ligę Mistrzów, kiedy była wczoraj chyba, nie? Przedwczoraj Paris Saint-Germain wygrało 2-0, bramka Mbappé. Widziałem w internecie, bardzo ładna. Ale jedna nowość, znaczy jedna ciekawostka, Mbappé odchodzi niestety z Paris Saint-Germain. Potwierdzone info, już oficjalne, nie będzie tu grał w przyszłym sezonie. Zobaczymy później, na koniec pójdziemy jeszcze przez sklep, może przejdziemy, zobaczymy po ile koszulki jego są. Czy jeszcze są?
Dobra, idziemy dalej. Zeszliśmy na piętro niżej i teraz tutaj są takie pokoiki dla VIP-owskie, nie? No. Tutaj swoje firmy mają po prostu pokoiki dla siebie. Może przychodzą w czasie przerwy, ekspres do kawki. Szafeczka, stoliczek, krzesełka. Same takie pokoje są po prostu porobione. Zobaczcie nawet, kto tutaj ma pokój. McDonald's. Ciekawe, czy zestawy serwują. No może. To całe takie piętro jest, zobaczcie. No. Wszyscy tu mają swoje pokoiki. O, Ginola. Słuchajcie, jak ktoś nie wie, to Ginola to jest legenda Paris Saint-Germain. Taki, można powiedzieć, skrzydłowy ich napastnik, który nawet ma swój własny pokój. Teraz wchodzimy do strefy prasowej. Jak to na większości stadionów. Ale to muszę przyznać, jest bardzo, bardzo dobrze. A tutaj wierzcie, tutaj zobaczcie, jak, nie wiem, czy to tak działa, że tutaj jak piłkarz przechodzi tak. I tutaj po prostu nie ma szans, żeby z jakimś reporterem nie porozmawiać, bo pewnie oni stoją tutaj, nie? No dokładnie. On dandy musi zasuwać. Najczęściej to jest płaska ściana, więc... Myślę, a to jest inaczej zrobione. Tak jest. Robimy pamiątkowe zdjęcie Oliwiera, zasiadającego tutaj. Jak tam pani piłkarz? Uwaga, smile. Przechodzimy dalej. Nie da się tutaj po prostu zgubić, bo tu macie wyznaczone ścieżki i tym się kierujecie. O, czekaj. Tą kojarzę koszulkę skądś. Komodore. Chyba zaczynają się pomału szatnie. Tutaj zobaczcie pokój rehabilitacyjny. Czy masażystów. Tak wygląda. Parę łóżeczek. Słuchajcie, teraz mam taki inside joke. Ulubione miejsce Ousmana Dembele. Kto wie, ten wie. Tutaj? Tutaj. Też bym się położył. O, jesteśmy w szatni teraz. Na was. Nie, to jest na was. Na was. Czekaj. Jest tutaj kilku piłkarzy, które... Patrzcie, jak to wygląda. Wszyscy znani ogólnie. Mbappé. Jeszcze wisi. Hakimi. A teraz prosto z szatni wychodzimy już na murawę stadionu. Tak jak piłkarze. Co się kryje za tą? Wow, zobaczcie. Teraz jesteśmy na dole. O, i tu sobie można trochę pochodzić. Stoimy teraz w krótkiej kolejce, żeby sobie strzelić gola tutaj na Paris Saint-Germain. Nie każdy ma taką okazję, my będziemy mieć, żeby sobie kopnąć piłkę na takim oto stadionie wielkim. Ale Oliwier, idziesz na bramę. Ja idę na bramę. Ramiona są po mojej stronie. Szukaliśmy się właśnie, strzelamy brameczkę Oliwierowi, tylko cyknę mu fotkę. O, dobra, idzie piłeczka do nas i uderzamy. Dobra, spoko. Uwaga. Pudło. Daj jeszcze raz. Teraz ja spróbuję. Zamian zamianę robimy. My sobie postrzelaliśmy, jak widzieliście, nie za dobrze nam to wychodziło, ale fakt jest faktem. Kopnęliśmy piłkę na Paris Saint-Germain. Na koniec jeszcze możecie oczywiście coś sobie zjeść i usiąść i pooglądać meczek. Są takie fajne miejsca tutaj porobione. Siadacie sobie. O, i patrzcie, jaki widok na murawę. Stadion, jak widzieliście, zaliczony. Teraz idziemy do kolejnej atrakcji tutaj w Paryżu. Oczywiście szybko przemieszczamy się po Paryżu metrem, choć czasem to metro potrafi nas zaskoczyć i pojechać, na przykład jesteśmy w stanie pojechać w inną stronę niż powinniśmy. Jakoś nie możemy rozszyfrować dalej tej komunikacji tutaj w Paryżu. A teraz zatrzymaliśmy się w takiej piekarni tutaj zaraz przy wyjściu z metra jest. Zapachy obłędnie. No, zapachy tutaj. Zapachy i kolejki tutaj, zobaczcie, wszyscy stoją i sobie coś tam kupują. I co kupiliśmy? A tam jest napisane, że najlepsze croissanty w 2018 roku właśnie ta restauracja, ta kafejka dostała. Tak, ale powiem wam, że na dzisiaj zjedliśmy sobie znowu bagietki, wzięliśmy na kempingu na śniadanie i naprawdę polecam sobie kupić na kempingu bagietkę, bo naprawdę są bardzo dobre. Są zupełnie inne niż te u nas. A teraz jemy po kruosanciku i nie taki mały. Ile taki kruosancik tutaj kosztuje? 12 euro. Nie. 2 euro. No, na kempingu też, bo ja wam mówiłem 1,5 euro, ale one są chyba 1,3 na kempingu kosztują, albo 1,2 euro. Coś takiego jest, taki kruosan. Są z czekoladą, albo są po prostu suche. Czy jest najlepszy tutaj we Francji? Nie wiem, no bo nie wiem aż tylu, żeby się na ten temat wypowiadać, ale na pewno jest bardzo dobry. Ogólnie te kruosanty tutaj we Francji są bardzo dobre.
Fajne, chrupiące, naprawdę. Tylko jeść. A kolejnym naszym punktem tutaj jest odwiedzenie katedry Notre Dame, którą widzicie tam w oddali. To rusztowanie to jest właśnie katedra. No niestety ostatnio, parę lat temu się spaliła, więc jest teraz w trakcie odbudowywania. Zobaczymy, czy w ogóle coś zobaczymy tam oprócz rusztowań. Szczerze? Gdybym widział, to wcześniej zrobiłbym to większe wrażenie, ale teraz to widzę metal tylko. No. Pokażę wam od tej strony, jak wygląda teraz katedra. No, w większości to rusztowania, jak widzicie. Jeszcze odbudowa tutaj trwa. A tutaj zobaczcie, przy drodze praktycznie co chwila jakaś knajpka, gdzie możemy sobie przysiąść. I to tak naprawdę są fajne te knajpki, te restauracje. Takie ze smakiem to wszystko jest zrobione. Nie, taki nie francuski klimat. Tak, chodzimy sobie tutaj w kółko, bo liczyliśmy, że może chociaż na dziedziniec się tutaj na Notre Dame wejdzie. No ale niestety nie. Jest to całkowicie w remoncie i jakby nie pokażemy wam nic więcej. Ja wam powiem tak, ja miałam szczęście, kiedy zwiedzałam właśnie katedrę Notre Dame. Bardzo żałuję, że nie możemy teraz zobaczyć. Będzie powód, żeby może kiedyś jeszcze do Paryża wrócić i jeszcze raz zobaczyć, jak ją odbudują. Idziemy teraz na przód katedry. No tutaj widać jej trochę więcej. Jak widzicie, ten przód tutaj ocalał w całości praktycznie. Zrobili też tutaj takie schody, na których można sobie trochę posiedzieć i popatrzeć. No i tak to właśnie wygląda tutaj przed katedrą. Kierujemy się właśnie teraz do kolejnej atrakcji tutaj w Paryżu. Takie chyba najbardziej znanej, bo wieży Eiffla. Idziemy do Louvru. Wczoraj sobie tam zamówiliśmy bilety. Mamy na godzinę 16. Niestety tak z dnia na dzień wcześniejszej godziny nie było, można sobie umówić, wszystko było już porezerwowane, więc warto to zrobić parę dni wcześniej, oczywiście jak będziecie wiedzieć, że akurat tego dnia chcecie iść tam. A dla was jeszcze tutaj kawałek widoków Paryża ulicami, które przechodzimy. Właśnie dotarliśmy do Louvru. Zobaczcie, tak wygląda duży plac, powiem wam. Najbardziej charakterystyczny chyba i najbardziej kojarzony z Louvrem ten budynek za mną, który widzicie. Piramida szklana. Z tego co widzę przy piramidzie spora kolejka, więc zaraz zobaczymy, czy my z naszą rezerwacją po prostu wchodzimy od strzała, czy jednak i tak czy siak trzeba w tej kolejce odstać swoje. Do samego wejścia no gigantyczna kolejka i podejrzewam, że raczej będziemy też w niej stać, bo tutaj wszyscy są chyba z rezerwacji online. 15.30 stajemy w tej kolejce. Dlaczego o 15.30 akurat? Wchodzimy na 16. I co, i pani ci powiedziała, że pół godziny ta kolejka idzie? O 15.30 mamy się pojawić, tak. Stawiliśmy się już w kolejce, tak jak pani mówiła, 15.30, więc pół godziny wcześniej warto tutaj już być, bo zobaczcie, ci wszyscy, którzy byli na 15, weszli właśnie w tej chwili. Trochę się tutaj przerzedziło, jak widzicie. No i teraz my tutaj wejdziemy na godzinę 16, zaraz będą nas puszczać. Jesteśmy już w środku, małe sprawdzanie na początku, oczywiście w każdym tutaj muzeum. Tak. Muzeum jest bardzo duże, zobaczcie jak to wygląda. Tutaj. O! Ale przychodzi się tutaj dla jednej rzeczy oczywiście. My tutaj wszystkiego nie będziemy zwiedzać, bo aż takimi pasjonatami sztuki nie jesteśmy, a idziemy zobaczyć obraz Monalizy. Tak. Dokładnie, tylko musimy się najpierw zorientować, gdzie tutaj iść, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Możecie sobie tutaj pobrać plan muzeum, ale niestety po polsku nie znajdziecie, więc zostaje angielski. Nie ma polskiego, czy mapka muzeum. My oczywiście szukamy tej oto tutaj pani, czyli musimy zejść na poziom pierwszy. Trochę się pokręciliśmy tutaj po muzeum i tu są różne strefy. Jest francuska, grecka i jeszcze inne. I do każdej tej strefy trzeba, żeby wejść, trzeba pokazywać ten bilet. Bo to, że tutaj jesteśmy już w środku, nie oznacza, że tak naprawdę, że wejdziecie, bo tu chyba po prostu puszczają wszystkich i na górze sprawdzają tylko na którą godzinę macie ten bilet. A tutaj są takie jakby punkty, w których te bilety pokazujecie i do każdej strefy, której chcecie wejść, musicie praktycznie ten bilet pokazać. Tak to właśnie wygląda, pan tutaj sprawdza wam bileciki i my teraz chyba idziemy właśnie do tej strefy, gdzie jest Mona Lisa, gdzie jest starożytna Grecja.
Ale jak ktoś woli jakieś inne tutaj sobie jeszcze pooglądać, no to też oczywiście jak najbardziej może. Do pomieszczenia, gdzie jest właśnie obraz Mona Lizy. Tam na końcu go widać. Nie wiem, czy nam się go uda tutaj dojść do niego w ogóle. A z tej strony taki obraz. Udało nam się praktycznie dotknąć pod sam obraz. Tak to wygląda. Przybliżę wam go jeszcze o ile maksymalnie, ile się da. W całej okazałości. My już kończymy tutaj przygodę z Louvrem, jak widzieliście ten urywek. Pokazywaliśmy wam po prostu dosłownie fragmenty. Nam tutaj to przejście tego wszystkiego, co widzieliście, praktycznie zajęło 2 godziny. A zobaczyliśmy dosłownie tyle, można powiedzieć, z tego muzeum. Jakbyście chcieli, interesowali się tym, to myślę, że cały dzień tutaj spokojnie można spędzić. Tu jeszcze wychodząc, zobaczcie, są normalne galerie zrobione pod tym muzeum. Więc na zakupy możecie też wpaść, są pamiątki, wszystko, a my próbujemy teraz znaleźć stąd wyjście, bo powiem wam, że ciężko jest w tej galerii się poruszać i ta mapka jest taka trochę jakby mało szczegółowa, ciężko tu się odnaleźć jakby w tym muzeum, więc na to też potrzeba chwili. Tak więc słuchajcie, my tutaj szukamy wyjścia i widzimy się później. Jesteśmy, udało się z powrotem na zewnątrz. Powiem wam, że to nie było proste tutaj znaleźć wyjście, ale dam wam też takiego tipa, bo gdzieś go na TikToku widziałem. Jakbyście przyjechali tutaj i sobie chcieli kupić bilet, na przykład by była kolejka, bo można normalnie kupić bilet w kasie, to nie stójcie tam przy tej piramidzie, tylko idźcie sobie tutaj. I tutaj jest normalnie wejście do Louvru. Przejdziecie tutaj kawałek i są normalnie kasy biletowe. I jak teraz szliśmy, to praktycznie nikt tam nie stał. Dosyć długo nam zeszło w Louvrze i postanowiliśmy sobie coś tutaj zjeść na mieście, bo powiem wam, że myśleliśmy, żeby zjeść coś na kempingu, ale na kempingu to, co wam mówiłem, podaję bardziej takie fast foody, jak tam chcecie pizzę albo hamburgera, takie rzeczy bardziej je tam serwują. I przyjechaliśmy do takiej tutaj, nie wiem, Laura, co to jest? Taka restauracja. Ale taka dzielnica ogólnie też miała być, nie? Tak, i tu Laura wyczaiła taką knajpkę, bo tutaj o tą, ona jest z TikToka ogólnie, tutaj serwują dania, ale stwierdziliśmy, że tak w środku trochę mało miejsca, my z psem jesteśmy i stwierdziliśmy, że tu obok zaraz jest też taka i zobaczcie, macie na przykład za 16,70 takie menu, gdzie macie zupkę podają, możecie sobie wybrać drugie danie i coś tam jest deserek. Takie ceny tutaj we Francji, w takim normalnym miejscu, gdzie tych restauracji widzę jest nawet sporo. Prawie widzę, że nie jesteśmy tu pierwsi, bo pan tutaj dzień dobry oczywiście podstawowe zna, więc idziemy tutaj sobie usiąść, zobaczymy, co nam tutaj podadzą. O, na zewnątrz sobie możemy usiąść. Staliśmy tutaj kilka menu, to jest takie klasyczne menu, tutaj zupki, tutaj zobaczcie hamburgery, takie rzeczy, spaghetti. Co tutaj mamy? Tiramisu w deserkach, kosztuje tutaj 12,70. Tutaj mamy menu takie bardziej francuskie, takie typowe francuskie, no to już mamy po 16,70 i takie tutaj dania, możecie sobie zobaczyć. Jeszcze pan mówił, że tutaj możemy sobie wybrać na przykład fondue. I serowe, tak, ale albo mówi, że w tak. Tak, bo to jest niemieckie. No, to jest chyba właśnie francuskie. Tutaj możemy sobie takie fondue z serem wziąć, z chlebem i to kosztuje tam, mówił, coś 15 euro, ale jest też takie tam, jak tam jest narysowane, takie fondue, że mięsko wam daje jest, i wy sobie moczycie, to smażycie. Ale to nie jest serze, tylko takie do zasmażenia. No, do zasmażenia, pewnie jakieś oliwie albo oleju.
Tylko nie wiem, nie mówił, ile tam to kosztuje, nie? Już nie powiedział. Tu trzeba byłoby przeczytać, które to jest. No ale tak mniej więcej od 15 do 23 euro maksymalnie za fondue. Więc sobie coś tam wybierzemy i zaraz zobaczycie co. Ale chyba raczej pójdziemy w taką francuską kuchnię. Laura tutaj przetłumaczyła to menu klasyczne za 12. Co tam mamy z zupy mniej więcej? Francuska zupa cebulowa, zupa jarzynowa, zupa z soczewicy, jakieś jajka na twardo, sałatka z łososiem, ziemniaki śledziowe. No to zupkę cebulową, a teraz dobra, lećmy to drugie, co tutaj jest, poza tym. Tego bo to po angielsku chyba też jest, nie? No, ale myślę, że zobaczymy. Jak się uczyć ten. To mam tak, stek z flanki, pieczeń z polędwicy, jagnięcina z soczewicą, hamburger albo cheeseburger, kurczak w sosie, z domowymi frytkami, kotlet schabowy, filet z sardynek. Zapiekane filety, spaghetti po bolońsku, omlet grzybowy, domowe frytki. No to takie widzicie, takie klasyczne po prostu menu. Desery. No desery. No masz tutaj mogę deser. Ja sobie jeszcze, tak? No zaraz czekaj, niech Laura jeszcze to z tego klasycznego. I domowa szarlotka, fondant czekoladowy, mousse czekoladowy, pudding ryżowy, lody i sorbet. No takie macie tutaj dania w klasyku. Jesteśmy ogólnie bardzo głodni, więc dzisiaj tak na szybko wam pokażemy. Ogólnie nic nowego, wzięliśmy tutaj zupki cebulowe. Tym razem tak wyglądają dwie. Oliwier wziął tutaj ratatouille. Z tuńczykiem. To nie jest ten szczurek, tylko to jest po prostu tuńczyk i tu było jeszcze dwa jajka sadzone. I to je wziął jako na przystawkę zamiast zupy. No i Paulina tutaj miało być co innego, a zamówiła ślimaki i tyle. No, pomyślałam o fakrze, ale pomyślałam sobie, że jednak ślimaczki zjem. No i dostała ślimaki. Tak więc takie przystawki tutaj, pierwsze. A za chwilę zobaczymy cię nasze drugie dania. Są już nasze drugie tutaj dania. Zobaczcie, no jak za 17 euro, to tak pomieszaliśmy do menu. Jedno jest tańsze za 13, a drugie jest za 17. To zobaczcie, jaką porcję ja tutaj wołowinkę dostałem. To jest... Beef bourguignon. Tak, dokładnie. Beef bourguignon. Tutaj Oliwiera steak z sosem Roquefort. Tutaj Pauliny steak po prostu. No, takie, i to jest z tego tańszego menu, właśnie Paulina ma tutaj. Patrzcie, praktycznie podobne porcje i takie spore, no. Jak za 16 euro, to myślę, że trzydaniowy posiłek, całkiem spoko. I Laury kaczka, tak? Tak, zobaczcie. No i tutaj, ponownie moje. Dobra, słuchajcie, zjadamy sobie i jeszcze będzie deserek, nie? Po deserku dostaniemy zaraz. Obiadek zjedzony, bardzo dobre było. Czas na deserki, tutaj z menu. Tak wygląda moja szarlotka, no nazwijmy ją po polsku, to jest po prostu. Tarta jabłkowa, tak, tak, to jest taka tarta, dokładnie, ona jest taka widzicie, bardziej cienka, ale no, zobaczymy zaraz jak smakuje. Tutaj Oliwiera, co ty wziąłeś? Krem brulé. To co jedliśmy już ostatnio. To jest krem brulé. Wygląda bardzo podobnie, Paulina. Tarta tatem, czyli tarta odwrócona, również z jabłuszkami. I Laury. Fondant, przekrawamy. Czekoladowy, no pogorz. Wypłynęło. I to jest syropem wagieniowym. I to jest chyba najlepsze. Ja myślę, że chyba Laura wygrała. No to jest naprawdę 100% deserek taki. Jesteśmy już po jedzonku, zaraz będziemy płacić. Oliwier, jak tam najadłeś się? Bardzo dobre. Muszę przyznać, steak naprawdę świetny, chociaż na urodziny jadłem lepszy. Ale nie, powiem wam, że jak za te 17 euro to porcje po prostu normalne, takie, że się tutaj wszyscy najedliśmy. I zupka, i drugie danie, i deserek, więc tego jedzenia naprawdę było sporo. Więc jak coś, nie wiem, bym polecił wam tą knajpę, ale nawet nie wiem, gdzie ona jest, Laura. Gdzie ona się znajduje? Saint-Michel, tak, jak sobie. Saint-Michel, dobrze? Saint-Michel, tak. Saint-Michel, jak sobie. I to jest taka dzielnica, no i to jest dużo też takich restauracji. No, słyszycie, to jest po prostu dzielnica tutaj w Paryżu. Jak sobie tutaj przyjedziecie, to nawet mówię, nawet niedrogo, 17 euro za taki trzydaniowy posiłek, to chyba jak na Francję, całkiem fajna cena. Wróciliśmy już na kemping, dzisiaj dosyć późno, bo 20. Teraz tak jeszcze idąc zobaczyliśmy, że zobaczcie, z tego miejsca, tutaj z kempingu, widać już wieżę Eiffla. Tam ją widać, jak jest podświetlona ładnie. O, w tym miejscu właśnie. Na tą chwilę to już wszystko, bateria mi pada w kamerce, znowu dzisiaj dużo chyba nagrywałem, jak coś, widzimy się w dniu jutrzejszym. Witajcie w kolejnym dniu na paryskim kempingu. Jak możecie zobaczyć za mną, kemping tętni życiem. Cały czas tutaj ruch trwa. Jedni wyjeżdżają, inni przyjeżdżają. I powiem wam, że my też dzisiaj mieliśmy stąd wyjeżdżać. I w ostatniej chwili zdecydowaliśmy się, że jednak zostaniemy, bo
Dzisiaj w Paryżu bardzo ładna, słoneczna pogoda, więc jeszcze jeden dzień tutaj spędzony w Paryżu i ogólnie powiem wam, że im dłużej tutaj w Paryżu jesteśmy, jakoś nam coraz bardziej ten Paryż się podoba. Z rana trochę chilloutu tutaj było, odpoczynku, trochę pracy, a za chwilę ruszamy z powrotem na miasto, tak już sobie po prostu go pozwiedzać na spokojnie. A korzystając z tego, że tutaj poranek jeszcze jesteśmy na kempingu, to pokażę wam, jak on wygląda. Może uda się wejść też do toalet, choć nie wiem, bo ruch w toaletach tutaj jest bardzo duży, powiem wam, ale byłem, toalety są naprawdę spoko, niczego sobie. Zresztą budują się tutaj też kolejne toalety zupełnie nowe, więc jak tu przyjedziecie, nie wiem, za parę miesięcy w lato, to mogą już funkcjonować zupełnie inne toalety. Tak wygląda ten kemping. Macie tutaj kilka alejek, parcele po jednej, po drugiej stronie. Na każdej parceli jest przyłącze do prądu, można się podłączyć, jak ktoś ma taką potrzebę. I ogólnie ten kemping, powiem wam, jest bardzo taki wąski, a długi. I myślę, że spokojnie tutaj, kiedy byście nie przyjechali, to miejsce będzie, no nie wiem, jak latem to wygląda, ale tych miejsc tu jest sporo. On teraz jest tak zapełniony w 1/3 swoich możliwości, bo widzę, że na recepcji bardziej ustawiają tutaj zaraz na początku. Tutaj te parcele są zapełnione, a tam dalej jest dużo po prostu wolnych tych parcel. I zobaczcie, tu jest miejsce takie serwisowe, gdzie można sobie wyserwisować kampera, wylać szarą wodę, nalać czystej wody. Tutaj zobaczcie, takie nawet duże są parcele, jakby ktoś chciał. Tylko mówię, niektóre tutaj, jak deszcz popada, to robi się na nich takie błoto. Widać, że ten żwirek gdzieś tam się wymieszał z tą ziemią już i się robi takie błoto. Na niektórych te kamienie są zupełnie takie jakby nowe nasypane i wtedy jest spoko. W tamtym budynku są toalety, to może teraz pójdę, może tam nikogo nie będzie, to wam pokażę, jak one wyglądają. Są takie koedukacyjne. Jest jeszcze kilka umywalek. Tu są chyba toaletki. A, tu są prysznice. To prysznice są tak, z tej strony jest 5 i z tamtej strony jest 5. Tak wyglądają. Całkiem spoko, bo byłem. A tu są chyba toalety. Nie, tu są jeszcze umywalki. A, tu macie takie umywalki zamknięte. Aha, i tutaj są toalety po prostu. Z tej strony. No tak wyglądają toaletki. Całkiem spoko, sprzątane wszystko na bieżąco. Można sobie wyjść. Druga część kempingu z tymi nowymi toaletami, które są tutaj w tym budynku, nieotwarte jeszcze. No i tutaj również takie, widzicie, ze 3 alejki są, po jednej, po drugiej stronie parcele. Tu też widzieliście, na kempingu jest mały sklepik, w którym można kupić sobie bagietkę francuską i croissanty, ewentualnie jakieś tam drobne rzeczy, bo to nie jest jakiś duży sklepik. Jest restauracja, ale to, co wam mówiłem, serwuje po prostu hamburgery, pizzę, makarony, chyba jakieś takie po prostu takie szybkie dania. Jest tam taka mała świetlica dla dzieci, jest bilard, w którym można pograć. I ogólnie kemping chyba dosyć fajnie zlokalizowany do przystanku w miarę blisko i tymi autobusami tutaj praktycznie do wszędzie możemy się dostać, a w głównej mierze do metra, którym chyba się tutaj we Francji jednak najlepiej przemieszczać. Nasza wizyta w Paryżu niestety dobiegła końca. Niestety, bo ja muszę wam powiedzieć tak, zakochałam się. Zakochałam się w tym mieście. Jest to cudowne, wspaniałe miasto, którym się zauroczyłam, które chłonęłam po prostu na każdym kroku. Jestem pewna, że do tego miasta wrócę, bo ma taki swój czar, taki urok. W tym miejscu ja muszę podziękować przede wszystkim Darkowi, że mnie w tak romantyczne święto, jakim były walentynki, zabrał do tak romantycznego miasta, jakim był Paryż. Chociaż ja i tak pewnie byłabym wdzięczna, nieważne kiedy by mnie zabrał. Jakby nawet nie było walentynek, nie przeszkadzałoby mi to. Co do samego Paryża, to pewnie tutaj pierwszym pytaniem, które się nasuwa, czy Paryż jest miastem bezpiecznym, bo myśmy tutaj z każdej strony słyszeli, żebyśmy uważali, że tu jest tak, że tu kradną, że w metrze okradają na jakieś tam miliony euro i takie inne sprawy, ale powiemy wam, że... Ja uważam, że jest bardzo bezpieczne. To znaczy, my się nie zapuszczaliśmy w takie jakieś bardzo niebezpieczne dzielnice. No wiadomo, no nie kusiliśmy losu. Przy tych atrakcjach turystycznych, czyli tam wieży Eiffla, tam gdzie my wszystko odwiedzaliśmy, to powiem wam, że to ogólnie wygląda normalnie. No to jest europejskie miasto, miasto, w którym tak naprawdę miesza się wiele kultur
I tak samo jest w Rzymie, tak samo jest pewnie w Barcelonie, tak samo jest w jakichś innych większych miastach. W Mediolanie, w tych miastach, w których my byliśmy. I Paryż naprawdę nie odbiega tutaj w żadnym inną stronę. Tutaj nie ma jakichś więcej, nie wiem, osób czarnoskórych, czy tutaj więcej takich, czy takich. To jest naprawdę wszystko to samo. I myśmy się naprawdę w Paryżu nie czuli jakiś tam osaczeni i że zaraz będą chcieli nas okraść. Myśmy się czuli bezpiecznie, myśmy, nie wiem, koło 20 minut wieczorem stali pod wieżą Eiffla. Wokół nas różne nacje sprzedawały różne rzeczy. Nikt z tych ludzi nas nie zaczepiał. Nikt gdzieś tam nie rzucał się na laurę. Tak. Trzeba zachować pewne, no taki zdrowy rozsądek, prawda, do tego, żeby no nie iść tam w dzielnicę, gdzie bardzo dużo osób tam na przykład bezdomnych w nocy śpi, czy coś takiego. Tak. No bo to jest jakby gdzieś tam narażanie się. Wiecie, ale... no my też jakby spaliśmy na kempingu, więc tutaj też jakby ryzyko zminimalizowaliśmy do zera, nie gdzieś tam na dziko, czy coś takiego. Pytania były jeszcze, czy tam jest wszystko podewastowane, jest zniszczone? Nie jest. To jest normalnie i nie ma więcej śmieci niż w każdym innym. Nawet bym powiedział, że mieście. Paryż jest bardzo czystym miastem, tylko tyle, że to, co my widzieliśmy, ja mówię, my chodziliśmy po tych dzielnicach, gdzie są te typowe atrakcje turystyczne, które mogliście zobaczyć na filmie, i naprawdę to Paryż nie odbiega niczym od jakiegokolwiek innego miasta, w których byliśmy, tak. A tych miast już trochę widzieliśmy. No niestety takie uroki są tych zachodnich miast, że tam te kultury się po prostu wszystkie mieszają i że wy przyjedziecie z Polski, czy ktoś z innego, to nikogo to tak naprawdę nie interesuje i nikt wami nie jest zainteresowany. To jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, to my się czuliśmy ogólnie tam bezpieczni. Co do cen i zwiedzania w Paryżu, no to no tanio nie jest, ja bym tak to powiedział. Zależy, które atrakcje. No, tam jeżeli jedziecie w czteroosobową rodzinę, to jakakolwiek atrakcja, zwiedzanie czegokolwiek, to się zaczyna od 50 do 100 euro w górę, bo zazwyczaj jest to albo 25, albo 30 euro za osobę. Więc zwiedzanie do taniej nie należy. Ale to wiecie co, mam wrażenie, że nigdzie nie należy do tanich. Natomiast można tam pokusić się o takie jakieś tam miejsca, że warto się wybrać na przykład w kierunku Sorbony, jeśli macie ochotę kupić sobie tam różnego rodzaju pamiątki, czy zjeść, prawda, to tam wydawało mi się, tam troszeczkę niższe te ceny. To znaczy, to nie są ceny, pamiętajcie, to nie są polskie ceny. Musimy się w pewnym momencie chyba przestawić i myślę, że sekret naszego sukcesu paryskiego wyglądał tak, że ja powiedziałam, dobra, przyjmujemy, że te euro to są złotówki i tyle. No. I po prostu no, trzeba to przyjąć. No nie są to tanie wycieczki, bo no nie są, tak? Ale europejskie stolice nie należą do tanich. Jak mamy ochotę coś zobaczyć, no to musimy po prostu zapłacić. I kemping jest drogi, nie było tam żadnego akurat kempingu za ACSI w tym czasie. Więc wiecie, no tak w Krakowie też są kempingi drogie, tak samo są w Paryżu kempingi drogie. Myśmy, nie wiem, tam 70 euro chyba za dobę płacili, czy coś takiego. Co do jedzenia, no to, no nie wiem, no raz się trafi drożej, jak widzieliście, a raz tam było, na przykład trafiliśmy do knajpy, gdzie można było zjeść trzydaniowy posiłek po 13 euro na przykład, więc nie wiem, jak to, czy tak. To dużo, czy to mało. Kierujcie się na Sorbonę, tak? Na Sorbonie, jak sama nazwa wskazuje, bardzo wielu studentów jest i również wielu turystów i wielu Polaków tam spotkaliśmy, wiele różnych nacji i te ceny wydają mi się takie bardziej przystępne dla nas i tak przyjemnie jakoś tam było. Tam też były właśnie tańsze pamiątki, tam też zaopatrywaliśmy się właśnie w te tańsze tam wieże Eiffla, czy takie tam różne bibeloty dla Laury, dla rodziny. Jeżeli macie jakieś pytania w sprawie Paryża, nie wiem, chcecie się czegoś dowiedzieć, no to piszcie w komentarzach. Nam się ogólnie Paryż bardzo podobał i na pewno te Paryż jeszcze odwiedzimy, bo jest bardzo ładnym miastem, tak. I ma ten swój po prostu taki, wiecie, klimat, te kafejki, to wszystko robią tam ten swój taki francuski, paryski klimacik i naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie. A my ten vlog kończymy. Tak, będziemy już kończyć. Tak. Widzimy się w następnym vlogu, ale następny vlog już nie będzie z Francji, z innego kraju, ale na to zapraszamy Was już do kolejnego odcinka. Żegnamy się. Do zobaczenia. Cześć, pa. I pamiętajcie o subskrypcji kanału. Cześć.